Pamiętam taki trudny moment w moim życiu, kiedy jakoś we mnie nawarstwiło się bardzo dużo trudnych doświadczeń i jakiegoś takiego bólu, który miałem w sobie, i dzieliłem się tym z moim spowiednikiem. I on wtedy, jakoś próbując dać mi nadzieję, mówił o tym, że. Bądź wytrwały, bo bardzo często tak jest, że kiedy ma nastąpić w życiu człowieka jakiś przełom, to, to właśnie wzmagają się jakieś trudności, ciemności, to co jest jakoś bolesne, ale że one też są zapowiedzią tego, że przełom jest blisko, że wyzwolenie jest blisko. I pamiętam, że użył takiego sformułowania, że noc przed świtem jest najciemniejsza, najczarniejsza, ale właśnie zaraz potem następuje już świt i blask poranka. Tak dzisiaj rozumiem to słowo Boże, które mówi o Eliaszu spotykającym pana Boga. I najpierw następuje wichura, wielki wiatr, który niszczy wszystko, następuje trzęsienie ziemi, jest ogień, i to są wszystko żywioły, które są niszczące, które, które są jakieś takie niszczycielskie, czy nawet złowrogie, ale jest powiedziane, że Pana nie było ani w ogniu, ani w trzęsieniu ziemi, ani w tym wietrze. I że po tym wszystkim, kiedy przewaliła się ta cała nawałnica, był powiew, delikatny powiew wiatru, i Pan był w tym delikatnym powiewie wiatru. Więc jeśli w swoim życiu przeżywasz właśnie takie doświadczenie, czy, tu, czy to wichru, który niszczy i rozwala wszystko, czy ognia, który pali, czy trzęsienia ziemi, że, że grunt usuwa ci się pod stopami, to. Miej nadzieję, że, że blisko jest Pan, że to wszystko może być, jeśli będzie dobrze przeżyte przez Ciebie, że to wszystko może być zaproszeniem do wejścia w taki moment bliskości z Panem Bogiem, że to wszystko może być jakimś rozdarciem w Twoim życiu, szczeliną, poprzez którą Bóg ze swoją łaską może dotknąć Twojego serca.